jedna z sióstr opowiedziała o tym rodzicom. Wsypała mnie tam. Pewnie mnie nie chce. Pewnie chce mnie oddalić od tej rodziny. No skoro mama ma nie zaakceptować, ona mnie zdradziła. Ale mama wyjeżdżała tego dnia do Ciechocinka. Postanowiłam pojechać z nią. Cały dzień chodziłyśmy następny po Ciechocinku i mówiła mi o tym wszystkim, co mnie dotyczy, to czego do tej pory nie opowiedziałam. Ona słuchała. Ale pojechałam jeszcze jako Krzysiek, bo zapytałam ją, czy chcesz, żebym przyjechała jako Ania, czy jako Krzysiek? Nie, wolę, żebyś był Krzyśkiem. No dobrze, przyjechałam jako Krzysiek. Ale na koniec tego dnia mama zaczęła mówić tak po prostu po imieniu Ania do mnie. Okazało się, że nie miały racji, że mama zaakceptowała mnie. Dziś jestem czwartą najstarszą córką mojej mamy. Moja mama oddała mnie do adopcji w obawie przed stereotypem, który obowiązywał wtedy, być może jeszcze gdzieniegdzie obowiązuje, który coraz bardziej staje się nieaktualny, że nie można wrócić z dzieckiem na ręku, nie mając męża, do domu. Moje życie też zależy od stereotypu, od tego, że przez wieki, od lat problem transseksualności obecny na całym świecie, przez wszystkie wieki historia pokazuje, że to jest po prostu rzecz normalna w każdej cywilizacji, w tej kulturze zamiatany był pod dywan, że nie wolno było o tym nawet mówić, że coś takiego jest. I przez te lata, setki, tysiące, czy nawet więcej ludzi cierpi z powodu tego stereotypu, nie mogąc być sobą. Stąd też, kiedy ujawniłam się, kiedy założyłam z przyjaciółmi Fundację Transfuzja, pierwsze, co postanowiliśmy robić, to doprowadzać do świadomości, że transseksualność jest i walczymy z tym stereotypem. Walka ze stereotypami jest naprawdę bardzo trudna i ten stereotyp chcemy pokonać. Mam nadzieję, że pokonamy go razem. Dziękuję. Ja bym tylko chciała dodać, tak jak pani powiedziała o cywilizacji, to ostatnio szukamy śladów cywilizacji na Marsie. Ja mam nadzieję, tak, na Marsie i ja mam nadzieję, że między innymi dzięki pani Ani znajdziemy ślady cywilizacji w naszym Sejmie na Wiejskiej. Jeszcze ostatnie pytanie do pani, pani Aniu. Jak jest w tym Sejmie? Jak pani jest traktowana? Różnie, tak jak różnie jest w naszym społeczeństwie. Naprawdę różnie. Od wspaniałych ludzi, po ludzi, którzy z jakichś powodów nie mówią mi dzień dobry. Nie sądzę, żeby tylko z tego powodu, że różnimy się politycznymi opcjami, ale myślę, że z wielu różnych takich właśnie stereotypowych powodów. Proszę Państwa, koniczynki mają trzy listki, ale są też i czterolistne. To też jest normalne.